dla mnie zamknięcie tej linii, no to na pewno byłby duży problem, bo to jest w sumie najbardziej dogodne połączenie, jakie ma. Od razu już byłem to, był taki uszczerbek w moim portfelu, bo w sumie wychodzi to na, jest to najtańsze połączenie, najwygodniejsze. Że jeśli ten pociąg zostanie zawieszony, będę zmuszony do rzucenia studiów i... Co? Studenci głównie wybierają pociągi, żeby dojechać, bo wiadomo, że pociągi są tanie. No mamy połączenie studenckie do Krakowa, jest 5,39, a jak jedziemy z BTS-em, to 13,14. Myślę, że warunki podróży są w miarę komfortowe i jako przewodniczący frakcji studentów postuluję jednoznacznie za pozostawieniem tego kursu w stanie niezmiennym. Osobiście stwierdzam jeszcze, że ważne też jest tutaj, żeby nie obciążyć dodatkowo ten ruch, skoro mają pociągi, niech to leci wszystko pociągami, a nie drogami, które są i tak gdzieś koło Krakowa bardzo przeciążone, a korki, które tworzą się na przykład w piątek, czy po prostu poniedziałek na drodze do Krakowa, czy z Krakowa do Bielska-Białej, no to jest dużo czekania, ale to może być to pociągiem, będzie szybciej, taniej i sprawniej dla wszystkich. Utrudnienie szczególnie dla studentów, ponieważ osobiście jeżdżę tą linią w każdy piątek i wracam do Krakowa w niedzielę wieczorem. Ostatnio się trochę polepszyło, bo dołożyli drugi tabor i zrobiło się znacznie więcej miejsca, ale jeśli mieliby zlikwidować tą linię, to opłaciłbym trzykrotnie większą cenę za przejazd w jedną i drugą stronę. To byłoby dużo utrudnienie. A tym jest znacznie więcej miejsca w pociągu, więc mogę rozłożyć komputer i zacząć się coś uczyć czy coś, więc jest znacznie wygodniej pociąg. Jestem student 5 roku, myślę, że z tego pociągu korzystam już około 3 lat. Za każdym razem praktycznie, kiedy chcę wrócić do Krakowa na studia, muszę skorzystać albo właśnie z tego bardzo korzystnego połączenia, albo z PKS-ów, albo busów, które są przepełnione i z reguły nie ma tam miejsca dla takiego subiegia. Jeżeli ten pociąg był wycofany, to prawdopodobnie nie wracałbym na studia, albo musiałbym szukać jakichś alternatywnych środków transportu, których nie ma. Dlatego zdecydowanie jestem za tym, żeby to połączenie zostało utrzymane, ponieważ praktycznie obłożenie jest bardzo duże. Z tego co jest dzisiaj i tak mamy mało osób, zbywało się tak, że nie dało się normalnie usiąść. Myślę, że na pewno ten pociąg nie traci na tym, że połączenie jest wprowadzane. A ile mogą stracić, no to przekonają się, jeśli to zrobią. Możemy? My. Że są droższe i jest ciaśniej, nie można porozmawiać jak człowiek z człowiekiem, widząc się nawzajem, kosić się tak mniej więcej przed panem do szyby. Ewentualnie stoi się i jest to złe, jest to droższe 3 razy niż przeciętnie. Działa na nogi. Bilet ulgowy do Krakowa, tak więc prosimy o niezamykanie naszej Krakowa. Prosimy. Prosimy.